Co to jest chrzest? Czym jest chrzest? Czy jest zbawczym sakramentem, a może aktem woli człowieka wierzącego? Co dzieje się z ludźmi, którzy nie przyjęli chrztu? Co dzieje się z nieochrzczonymi niemowlętami? O tym wszystkim już za chwilę. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Umierająca osoba, cała rodzina stoi wokół niej, są w domu, nie mają już żadnej nadziei, wszyscy się zbierają. Dlaczego? Chcą pobyć z tą osobą w tych ostatnich chwilach to oczywiste i to pierwszy powód ale chcą też usłyszeć pewne ostatnie przesłanie, które ma im do powiedzenia. Czy to znaczy, że zapomną o wszystkim, o czym rozmawiali z tą umierającą osobą przez całe życie nie, ale to ostatnie zdanie, które powie, na pewno zostanie zapamiętane na zawsze. Jakie są ostatnie słowa Jezusa na ziemi? Powiedział do swoich naśladowców. Idźcie, uczcie ludzi na całym świecie, i chrzcicie. Skoro tak, to wszystko, co mówił Jezus, jest ważne, ale tymi elementami, ostatnimi, które powiedział, na pewno warto się zająć. Dlatego porozmawiamy dzisiaj o chrzcie. O chrzest zapytaliśmy też przechodniów i zobaczmy, co nam odpowiedzieli. No, według mnie to rodzice chrzestni dają takie wsparcie temu dziecku. No, powinni mieć udział w wychowaniu chrześcijańskim dzieci. Dopilnować, żeby wszystko było w porządku odnośnie wychowania, odnośnie religii, no i sakramentów. To jest pomagać rodzicom nie, nie, dziecka. Rodzice. rodzice Według mnie to rodzice chrzestni są tylko do, do chrztu. No i później jeszcze jest pierwsza komunia. Tak? A tak to się to wszystko rozpływa. To zależy, w jakiej rodzinie się ktoś znajduje. nie? Bo jak tylko tak ktoś mieszka tam 200 km no to co za chrzestny? To jest tylko do chrztu i do komunii. No, <grych> no powinni pomagać, gdyby się to stało. Nie daj Boże naturalnym rodzicom w wychowaniu dzieci. No i wiadomo, prezenciki też są mile widziane <grych> z okazji różnych urodzin, no, świąt i tak dalej. Yy, według opinii powinni yy, wspomagać rodziców w wychowaniu dzieci, jak i w przypadku ich braku przejąć opiekę nad nimi. No, nie wiem, w tej chwili to chyba żadna. Czy mają dziecko do sztu i w sumie to no, nie wiem. rodziców wczesnych jest to, że gdyby prawdziwi rodzice nie mogli już yy, uczyć dzieci wychowania religijnego, to wtedy oni przyjmują tę rolę. No według mnie to jest w razie śmierci czy jakichś nieprzewidzianych spraw w rodzinie, to powinni się opiekować tym dzieckiem. No to jest według mnie tak. No i w miarę możliwości, jeżeli są tam jakieś kłopoty rodzinne. Czy między rodzicami to, żeby im pomagać, doradzać coś w tym rodzaju? No, no rodziców wczesnych. To ona podejmuje się rodzic chrzestny wychowaniem w razie jakiejś tam katastrofy rodzinnej. To wychowuje, a poza tym jeszcze i opieką trzeba darzyć. Nie? Czy wspomaganie materialne takiego dziecka, no zależy jaka rodzina jest. No w ogóle ona no, opiekować i pamiętać o tym dzieciaku. No, ja myślę, że to samo co żona powiedziała, trzeba się opiekować, trzeba wspomagać rodziców, no i w miarę możliwości, jeśli jest taka możliwość finansowo dopomagać, bo mamy ciężkie czasy, że młodzi teraz mają bardzo trudny start w życiu. No zdecydowanie nie, ponieważ yy, no to jest jeden z sakramentów, prawda? Sakramenty powinny być za darmo po prostu. No sakramenty to raczej yy, raczej nie, ale to jest ofiara. No ja uważam, że ofiara jak najbardziej. Ja, ja uważam, że co łaska, A czy płacić się to nie powinno, tylko co łaska. Nie powinno się płacić. No, to już nie wiem. Zawsze powinno się płacić raczej nie. Chociaż yy, nigdy ksiądz nie woła, a datki są dobrowolne, tak? No. Takie, nie wiem. Ja miałam trójkę dzieci akurat i y, szczerze powiedziawszy trzecie dziecko poszłam oszczyć i ksiądz ode mnie nie wziął pieniędzy. Absolutnie nie. No uważam, że za, za żadne sakrament nie powinno się płacić. Takie jest moje zdanie. Nie. No według mnie nie. Według mnie nie powinien ksiądz wyznaczać jakiejś kwoty za, za chrzest, tylko jeżeli rodzice chcą dać, to mogą dać jakiś datek na, na dobrowolny datek na jakiś tam remont, remont wewnątrz kościoła, coś takiego. No to jest problem. To już zależy od człowieka. Bo płacąc za chrzest, to płacą na potrzeby kościoła, prawda? Jednak oni też potrzebują, żeby utrzymać to wszystko, prawda? No, no to, to tyle. Ja uważam, że nie. No to jest obowiązek każdego chrześcijanina i Wydaje mi się, że to powinno być bezpłatne. A razem ze mną jest pastor Marek Rakowski. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Marek Rakowski jest sekretarzem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Rocznie przemierza około 50 tysięcy kilometrów w całym kraju, opowiadając o Bogu. Mieszka w Warszawie i w Krakowie, gdzie zakładał jeden z kościołów adwentystycznych. Od 10 lat jest certyfikowanym doradcą rodzinnym. Razem z żoną prowadzi zajęcia i terapię dla małżeństw. Jego hobby to podróżowanie i kolekcjonowanie przewodników. Gdybym poprosił o mm, takie ustosunkowanie się, co jest najważniejsze w życiu, według Ciebie, to co by to było? Króciutko, trzy krótkie punkty. Zawarcie przymierza z Bogiem, przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa do swojego życia jako swojego osobistego Zbawiciela, rozpoczęcie. Drogi chrześcijańskiej i, i misji chrześcijańskiej. No i mamy trzy, dziękuję bardzo. Uporządkujmy na początek. W jakiej mm, tradycji religijnej, w jakim kontekście religijnym, jak chrzcimy? Wiadomo, w kościele katolickim to jest zanurzenie niemowląt, w kościele adwentystycznym, w którym jesteś pastorem. Z, z, zanurzenie, pokropienie, polanie różne formy. Tak. Jak to wygląda w innych kościołach? Kościół prawosławny na przykład? Również w kościele prawosławnym dzieci. Kościoły tej pierwszej reformacji, kościół ewangelicko-augsburski, reformowany chrzest dzieci. Mhm. Oczywiście nie licząc wyjątków, bo oczywiście nawet w kościele katolickim też zdarza się chrzest dorosłych. Następnie grupa kościołów nazwijmy to ewangelikalnych, czyli, czyli kościoły charyzmatyczne, pentakostalne, zielonoświątkowe, kościół adwentystów, baptyści. Czyli młodsze kościoły młodsze protestanckie. protestanckie, chrzest w wieku dorosłym przez zanurzenie. Świadkowie, Świadkowie Jehowy, Jehowy. oczywiście. Chrzest tak. przez zanurzenie. Tak. Ktoś nie praktykuje chrztu? Któryś z znanych religijnych nurtów? No Z chrześcijańskich pewnie nie. Nie wiem, jak zakwalifikować armię zbawienia, ale oni uważają, że chrzest to jest przyżytek. Bardziej ruch społeczny to jest, tak, tak. Niż Kościół. No dobrze, a skoro w Nowym Testamencie chrzest pada 80, ponad 80 razy, czy mamy pewność, że zawsze słowo chrzest w Nowym Testamencie odnosi się do chrztu przez zanurzenie całego ciała osób świadomych, dorosłych? No więcej rozwinę ten temat w refleksji. I powiem również, no mogę to powtórzyć, że słowo chrzest baptizmos, czy baptyzma, albo baptizo od czasownika w pierwszej osobie liczby pojedynczej oznacza zanurzenie. Mhm. Ale powiem o tym więcej. A jak to wyglądało w takim razie historycznie? Bo jak zwiedza się znane kościoły w Lateranie w Rzymie, na Lateranie w Rzymie, czy, czy w Pizie. To tam znajdują się baptysteria. Czy to świadczy o pewnej. Na pewno to świadczy o zmianie chrztu, jak to się historycznie prezentowało? No nie ma wątpliwości, że pierwsi chrześcijanie, co najmniej do III wieku, znowu może z jakimiś wyjątkami, dlatego że pamiętajmy, że, że, że Ewangelia głoszona przez chrześcijan po tym pierwszym, nazwijmy to judaistycznym, żydowskim no, epizodzie właściwie, generalnie poszła do pogan i poganie zaczynali dosyć szybko wnosić, a Kościół ulegał swoje, swoje różne zwyczaje, ale generalnie można powiedzieć, że pierwsi ojcowie tak zwani Kościoła w pismach typu Didache, Justyn Męczennik, Pasterz Hermasa, Tertulian itd., itd., zgodnie mówią o chrzcie przez zanurzenie w wieku, Dorosły. Jeżeli są jakieś dysputy, na przykład podczas Soboru Nicejskiego, to jest kwestia, jak długi powinien być okres katechumenatu, co też jest dowodem, że to były chrzty ludzi świadomych, dlatego że były spory, czy, czy chrzcić od razu na wyznanie wiary, czy jednak ten człowiek powinien być przygotowywany do tego. I tu mówimy o jakim wieku? No, okres nicejski to jest czwarty wiek. Pierwszy człowiek, który tak próbował teologicznie wprowadzić czy, 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 czy rozwinąć jakąś taką ideę chrztu jako może jeszcze nie sakramentu, ale, ale, ale czegoś to związane jest z nadaniem jakiejś takiej z udziałem szczególnej Bożej łaski. Był orygenes, ale właściwie głównie przyjęty potem we wschodnim kościele prawosławnym. I właściwie, I właściwie właśnie te wspomniane baptysteria pokazują, że mam taką książkę, nawet polecam, Chrzest na przełomie tysiącleci Jacques'a Fraja. I tutaj głównie on dzieli się, również są ciekawe fotografie swoimi podróżami, zdjęciami baptysteriów właśnie wspomnianych. I to jest bardzo ciekawe, dlatego, że kiedy popatrzymy na te baptysteria, to nawet w niektórych budowlach można zauważyć ewolucję, jak się to dokonywało. Czyli na przykład jest w jednym kościele baptysterium, gdzie wyraźnie widać, że jest to basen. Po prostu basen, do którego ludzie wchodzili i byli chrzczeni, dorośli. Potem jest jakaś tam nadbudowa, jest on zmniejszony i już widać, że jest to jakaś taka jakaś, jakieś duże nie wiem, pomieszczenie, duże, nie wiem, naczynie, gdzie już dzieci były chrzczone przez zanurzenie. Potem bardzo mała jakaś misa, czara, gdzie już dokonywano tylko pokropienia czy polania. Gdybyśmy pojechali na przykład w Polsce do Wiślicy, a to jest ósmy, dziewiąty wiek naszej ery, czyli 900 lat po Chrystusie, mamy tam baptysterium, zresztą obrządku prawosławnego, tak przy okazji. Pierwsi Wiślanie, w pierwsi polscy Słowianie przyjęli Chrzest Obrządku prawosławnego. No jest nawet taka teoria, że Mieszko był dwa razy chrzczony. najpierw w prawosławnym obrządku, potem dopiero z powodów politycznych w obrządku zachodnim, no ale to już jest kwestia inna, historyczna. W każdym razie była to pewna ewolucja i praktycznie jeszcze do początku. I w XI-XII wieku praktykowały niektóre kościoły, to już były no, uznane za, za, za heretyków chrzest. Ale przez lata chyba był praktykowany i ten, i ten chrzest. Tak, tak, to szło, to szło równolegle, równolegle i stopniowo chrzest niemowląt wypierał chrzest przez założenie. I dopiero w, w, w czasie reformacji w XV wieku tzw. Tak anabaptyści, czyli pierwotni baptyści, wprowadzili chrzest ludzi dorosłych z powrotem. Co zresztą nie spodobało no, a czy się. czy w międzyczasie, czy w międzyczasie, w którymś momencie w historii kościoła zabroniony został chrzest osób dorosłych? No ja w tej chwili w tej chwili nie kojarzę jakiś edyktów kościelnych. Owszem były, no, chociażby na Soborze Trydenckim zostało to potwierdzone ale przypominam sobie taką historię, to było dosyć wcześniej. niektórzy nawet uważają, że to jest takie pierwsze źródło cesarza Septymusa Severa, jeśli dobrze pamiętam I to, był, i to był 200, gdzieś tam drugi drugi rok na początku III, III wieku, tak, Septymiusz Sewer wydał edykt, w którym zabraniał w ogóle przyjmowania chrześcijaństwa, prawda. I dokonywało się tego oczywiście przez dorosłych i wtedy chrześcijanie zauważyli, że w zasadzie wobec tego zakazu, groziła kara śmierci, jedyną możliwością, że bezkarnie można dokonać chrztu to jest chrzczenie dzieci. To jest prawdopodobnie takie pierwsze źródło, kiedy się to pojawiło. W tej chwili nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy były jakieś kary. No, myślę, że generalnie, generalnie były takie okresy w historii Kościoła, no święta Inkwizycja chociażby, kiedy najmniejszy przejaw jakiegoś nieposłuszeństwa był karany. Mhm. Więc... Był też, z tego co wiem, sobór pod Lionem, Wien, XIV wiek. I wtedy, co potwierdza, że te chrzczy były różne, ponieważ powiedziano, że tą prawidłową formą powinny być Powinien być przez niemowląt. Z tym, że przede wszystkim ten sobór jest bardziej kojarzony z tym, że zabronił działalności zakonowej i templariuszy. Tak, tutaj można, może warto się też powołać na taki ciekawy cytat Maksymiliana Rode w małej Encyklopedii Teologicznej, który pisze, że w kościele chrześcijańskim w pierwszych wiekach sztu udzielano dorosłym i to na ogół wielką sobotę. Nieco później wpierw jako wyjątek. Poczęto też udzielać sztu świętego dzieciom starszym, a od IX, X wieku poczęto szerzyć praktykę chrzczenia dzieci i niemowląt jako zasadę. Czyli gdzieś faktycznie na przełomie tysiącleci ta zasada zostaje wprowadzona. No dobrze. Jaki wiek według Ciebie jest najlepszy na chrzest? Wiek dojrzały. No. Świadomy. Czyli jaki? Kto ma decydować o tym, czy to jest dobry wiek, czy świadomy? Czy tylko osoba chrzczona. No, z reguły decyduje osoba chrzczona. Najlepiej byłoby, żeby to była osoba, która to ta osoba podejmuje, podejmuje decyzję. Mhm. No, ale ktoś jej udziela tego chrztu. Na przykład ty, pastor duchowny. Czy nie za bardzo uzurpujecie sobie jako duchowni prawo do tego, żeby decydować, kto może być ochrzczony, a kto nie? W, to może w innym Kościele, bo w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, jak już mówimy o pewnych procedurach, to jest trochę związane z tym, o czym mówimy w historii też tak było o tym okresie katechumenatu, czyli przygotowania do, do chrztu. Tak naprawdę decyduje zbór, czyli, czyli no, powiedzielibyśmy, Rada Zboru czy, czy Rada parafii. No Tak, jakaś tam społeczność tak, religijna, tak, jednakże. Tak. Jest, pewno... jest, kandydat, jest kandydat, jest przedstawiany. Tak. Nie wchodząc w szczegóły pewnemu gremium ludzi, no i po prostu decydują o tym. Mi się nie zdarzyło w 30-letniej pracy pastorskiej, żeby na tym szczeblu, kiedy, kiedy jest przedstawiany kandydat do chrztu, komuś odmówiono. Na no, przypadku osoby chorej y, y, psychicznie. Unikną. Więc zdarzyło mi się, i tu może nazwać to można w cudzysłowie wielkim, w cudzysłowie uzurpacją duchownych, bo zdarzyło mi się kilka razy komuś, może nawet nie tyle odmówić, ale odwlec y, sprawę chrztu, no z pewnych powodów osobistych, jego osobistych. Mhm. Kwestia ewidentnego nieprzygotowania. Mhm. Tak, w jednym przypadku był to człowiek y, Psychicznie chory, i to o takiej chorobie no, dosyć poważny. Ja nawet to konsultowałem z lekarzami, gdzie, gdzie, gdzie no, doszedłem do wniosku, że rzeczywiście to nie jest osoba poczytalna i ona nie wie, co robi, tak naprawdę. Z tym, że czytając Pismo Święte, wydaje się, że ten stopień możliwości przyjęcia chrztu był maksymalnie ułatwiony, i potem dopiero osoba miała poznawać chrześcijaństwo kiedy w niektórych kościołach protestanckich przede wszystkim na początku stawiamy dużą taką barierę możliwości ochrzczenia się. Tak, są różne teorie na ten temat, ale rzeczywiście tak było, chociaż też trzeba powiedzieć, że dosyć szybko, z uwagi chociażby na to, że z różnych kultur pogańskich, gnostyckich, synkratystycznych przychodzili ludzie do kościoła, zaczęto przykładać wagę do tego nauczania, przygotowania do, do chrztu. Ale wyjaśnienie jest, wydaje mi się, dosyć proste. Kiedy czytamy Ewangelię, to pamiętajmy, że pierwsi chrześcijanie to są Żydzi, którzy wywodzą się z judaizmu, wywodzą się. W ogóle na, na, na początku wydawało się, że nie, że, że nie będzie powstania jakiegoś nowego kościoła, nowej społeczności. To była grupa w obrębie, w obrębie judaizmu. I w związku z tym Żydzi wiedzieli o wszystkich podstawowych rzeczach. Znali Biblię jako autorytet. Znali podstawowe prawdy o Bogu jako Stworzycielu, o, o Dniu Świętym, mhm. o, o stanie człowieka po śmierci i tak dalej. Teraz tak tak jest tak wręcz dalej. na odwrót. I, tak, teraz jest na odwrót. Tego się nie zna w chrześcijaństwie. W, ale jeszcze wracając mhm. do tego. Natomiast problem był, problem był jeden. Czy, Mesja, czy Chrystus jest Mesjaszem, czy przyjąć Jezusa Chrystusa to był problem. I dlatego pytanie, wierzysz w Jezusa? Wierzę. No to, no to chrzest. chrzest. Natomiast dzisiaj jest odwrotnie. Wszyscy znają historię o Jezusie, nawet ateiści. Że był ktoś taki, że, że się urodził, że, że, że zmarł i zmartwychwstał. Natomiast nieznana jest cała ta, nazwijmy to, no, otoczka, otacz, ale tak naprawdę podstawa. Podstawy po prostu nauczania biblijnego. Mhm. I stąd to nauczanie. No, rozumiem. Ty byłeś ochrzczony dwa razy. O drugim chrzcie pewnie nie opowiesz podczas tego teologiczno-biblijnego. Podsumowania. Pamiętasz cokolwiek, jeśli chodzi o twój pierwszy. chrzest? Formalnie dwa razy, ale uważam, że tak naprawdę ochrzczony byłem raz. Jako o tym, o, o tym osoba? też powiem. Nie tego pierwszej, tej pierwszej ceremonii, która nazywa się chrztem, która nazywana jest on nie, oczywiście nie pamiętam. Jednakże 20 lat później rozumiem, że nie przeszkadzała ci w niczym, żeby przyjąć chrzest już jako świadoma osoba. No nie, to, była, to był akt mojej woli. I, I to jest moje główne pytanie: tak właściwie, bo zastanawiam się, skoro ten pierwszy chrzest, chrzest niemowląt, o którym, o którym tu mówimy, nie, w niczym nie przeszkadza, aby potem podjąć samodzielną decyzję, to czy z czysto praktycznego powodu nie jest to zrozumiałe, że osoby, ludzie chrzczą swoje dzieci, niemowlęta. I wcale w ten sposób nie definiują religijności na całe życie tego dziecka. To znaczy, mi to nie przeszkadza. No, żyjemy w takim kraju, w takiej tradycji. I, i oczywiście jest to, jest to, jest to, jest to czynione. No, ale jest to jeden z zarzutów protestantów. W jest, jeden, jest, do jest to jeden z zarzutów. niemowląt. No, zarzut jest, no, bo to są dwie płaszczyzny. Zarzut jest taki, że jest to niebiblijne, niezgodne z Pismem Świętym. No i to wystarczy. Natomiast natomiast społecznie no, mamy wolność religijną i można chrzcić się, można się nie chrzcić i tak dalej. Czy to determinuje? Uważam, że tak. To znaczy przede wszystkim wychowanie. No ale teraz zamieniając się w, w teologa katolickiego, pamiętajmy, że chrzest jest sakramentem i tutaj dominuje ta zasada ex opere operato, czyli on ma znaczenie i ma moc działania, bez względu na wiarę czy niewiarę chrzczonego i tych, którzy, na przykład rodziców, którzy tę decyzję podejmują. I nie ma czegoś takiego, że, ten, że to przestaje działać. Ten, według, według teologii katolickiej <grych> ważnym krztem mhm. jest ten chrzest, którym zostałem ochrzczony jako, jako niemowlę. Ten sakrament działa i nie ma możliwości nawet dokonania aktu apostazji, dlatego że Także jest, parę... tylko nic to nie da, tak? Nic to nie daje. No, no jest, to, jest to pytanie właśnie o, to, o, 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 o ten odwieczny problem, czy władza świecka, czy duchowna. No, uważam, że w państwie demokratycznym XXI wieku no, państwo powinno być państwem świeckim, no ale uważam, że i, i wiem, że tak to funkcjonuje w innych krajach, dlatego że nawet w naszym kościele Adwentusu 27 na całym praktycznie świecie obowiązuje ta zasada. Ochrony danych osobowych, czyli jeżeli ktoś rezygnuje z członkostwa w kościele Adwentystów dnia 7, to musi być. No, po prostu z jego akta powinny być usunięte, nie powinny być zachowane w księgach, nazwijmy to parafialnych, księgach zborowych. Natomiast w naszym kraju, w Polsce, sprawdzałem to jeszcze, jeszcze wczoraj, prawo kanoniczne. Stoi ponad prawem świeckim. Także jeżeli ktoś dokonuje aktu apostazji, to jedynie ksiądz dokonuje w księdze parafialnej przy nazwisku wpisu, że przeszedł tam do innego mhm. kościoła, ale ten wpis nie jest usuwany. No ale I swoją... nadal jestem mhm. katolikiem. Ale swoją drogą, czy nie uważasz, że uczciwe jest yy, z, zmieniając wiarę, zostając na przykład adwentystą, dokonać aktu apostazji? No myślę, że tak, że tak. My, my poinformowaliśmy księdza z mamą, mm -hmm. czyli z twoją babcią mm -hmm. o tym, że zostaliśmy adwentystami, co on z tym zrobił, to nie wiem. Wtedy jeszcze się nie mówiło o takich aktach apostazy jak dzisiaj. Nie wiem co zrobił, pewnie nic, natomiast dzisiaj tak jak powiedziałem, można to zrobić, jest to bardzo trudne. Nawet czasami trzeba dać no, trzeba jakichś świadków, nawet, nawet niektórzy żądali zaświadczenia od, od psychiatry. I, i, i no, można to zrobić, i dobrze, żeby to robić, chociażby z powodów statystycznych, ale nadal nazwisko figuruje w księgach parafialnych. Mhm. Serdecznie dziękuję. Dziękuję za tę dyskusję. Być może jakieś pytania mają Państwo. Serdecznie zachęcam do ich zadawania. Niektórzy uważają, że obrzezanie niemowląt w Izraelu jest tożsame z chrztem. Wobec tego, dlaczego można obrzezać niemowlęta, a nie można chrzcić niemowląt? No, obrzez, obrzezuje się niemowlęta raczej w wyznaniu mojżeszowym, nie w chrześcijaństwie. I w Biblii nie ma żadnej podstawy, ażeby uznać, że chrzest. Począwszy od Jana Chrzciciela, miał być zastąpieniem, zastąpieniem żydowskiego obrzezania. Obrzezanie było, było takim aktem pokazującym, że to dziecko należy do narodu izraelskiego. Na pierwszym naszym spotkaniu o Dezmondzie, dosie, wojnie o tym mówiliśmy więcej i z czym to było związane, z przyjściem Mesjasza z narodu, z narodu izraelskiego. W Nowym Testamencie Pan Jezus Chrystus, też o tym mówiłem, wprowadził tę zasadę rozdziału Kościoła od, od Państwa. W Jezusie Chrystusie czytamy w liście chociażby do, do Galacjan, nie ma Żyda, nie ma Greka, Poganina i tak I nie ma już znaczenia, nie wiem, przynależność narodowa, prawda? Dlatego, dlatego chrzest ma zupełnie, powiem za chwilę o tym w refleksji, jakie jest znaczenie chrztu, ale na pewno nie wiąże Pismo Święte zagadnienia chrztu z obrzezaniem. To jest, to jest czysto takie przypad, przypadkowe podobieństwo, że, że, że tu dziecko i tu dziecko. Oczywiście w Biblii tego dziecka nie ma, czyli niemowlęcia. Natomiast jeżeli mówimy o obrzezaniu, to jest inna analogia w Nowym Testamencie, która mówi o obrzezaniu serca. Obrzezanie serca ma zastąpić to obrzezanie, które było, miało miejsce w wyznaniu, nazwijmy to mojżeszowym, w judaizmie. Czyli po prostu nawrócenie i osobiste przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego życia. Nie ma teologicznych podstaw, żeby łączyć te dwie rzeczy. Jest taki tekst w Piśmie Świętym, który mówi: jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest. Czy to nie znaczy, że czy, czy to jeden chrzest, to sformułowanie oznacza, że to ma być jeden chrzest, czy jeden akt chrztu w ciągu całego życia, czy jedna forma chrztu, właśnie jakaś już ustanowiona i niezmienialna? Egzeketycznie rzecz biorąc, ani jedno, ani drugie. W list do Efezjan, to jest w czwartym rozdziale, generalnie mówi o jedności, o pojednaniu wszystkiego, co na ziemi, na niebie. Tam apostoł Paweł rozpoczyna od kosmosu, a kończy na życiu rodzinnym. I tak naprawdę, kiedy mówi jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrzest, to mówi to w jedności Kościoła, społeczności wierzących, którzy mają jednego Boga, jedną wiarę i jeden Chrzest w sensie... Nie personalnego chrztu odnoszącego się do poszczególnych osób, tylko po prostu chrztu jako, jako nie wiem, obrzędu, który występuje w kościele. Więc tak egzegetycznie to wygląda. Oczywiście, kiedy jest mowa o jednym chście, to znowu jest to chrzest, który już mówiliśmy, w języku greckim, oznacza zanurzenie, baptyzma i w tym sensie rzeczywiście on jest jeden. Natomiast tutaj nie ma takiej podstawy do tego, żeby mówić, że tu chodzi o jeden, jeden chrzest w życiu poszczególnego człowieka, i jednostki. Chociaż oczywiście takie są tego implikacje, bo z reguły ten chrzest biblijny jest, jest jeden. Niemowlęta: chrzcić czy nie chrzcić? Ponieważ głównym takim teologicznym argumentem za chrztem niemowląt jest zmazanie grzechu pierworodnego poprzez chrzest, nie mówiliśmy za wiele o tym w wywiadzie, to chciałbym, abyśmy najpierw przyjrzeli się temu właśnie zagadnieniu. Rzeczywiście jest to bardzo ważny w teologii Kościoła rzymskokatolickiego sakrament. Wręcz w katechizmie katolickim czytamy, że następuje wypędzenie szatana, odpowiedzialnego za ten grzech pierworodny oczywiście. I nawet jest takie miejsce w katechizmie, które nazywa ten czyn, możecie się Państwo zdziwić, egzorcyzmem. Przyznam się szczerze, że nigdy mi się egzorcyzmy z Chrztem nie kojarzyły, ale tak właśnie to jest. Powiedzmy sobie od razu, że pojęcie grzech pierworodny właściwie w takiej formie, w takiej postaci i, i, i nawet w formie leksykalnej nie występuje w Piśmie Świętym. Natomiast mamy oczywiście opis na kartach Księgi Rodzaju w, w, w drugim, trzecim rozdziale, właściwie głównie w trzecim rozdziale, opis, nazwijmy to, grzechu pierwotnego, podstawowego, czy po prostu pierwszego. Pierwszego grzechu, który pojawił się na Ziemi. Opis jest bardzo prosty. Mówi o tym, że człowiek postanowił zerwać owoc z drzewa, wiadomości, czy drzewa poznania dobrego i złego. No i od tego się to wszystko zaczęło, cała historia zła na Ziemi. Nie wdając się w szczegóły bo to są pytania bardzo filozoficzne. Skąd się wzięło zło, dlaczego się wzięło zło, dlaczego tak się stało? Jedno jest bardzo ważne i chciałbym, abyśmy tutaj sobie to zapamiętali, bo to nam będzie bardzo potrzebne, że przede wszystkim ten akt zerwania owocu był aktem woli, wolnej woli człowieka, człowieka, który został stworzony na obraz Boży, na obraz Boga, na podobieństwo Boga i został również obdarzony tym darem wolnej woli, czyli możliwości wyboru. Głównym elementem tego wyboru dobra czy zła, jeśli chodzi o dobro, to była to relacja z Bogiem. Człowiek został stworzony do relacji z Bogiem, do życia z Bogiem. Pamiętacie państwo, kiedy mówiliśmy tydzień temu o modlitwie, o spowiedzi, o wyznaniu grzechów, to powiedzieliśmy, że Bóg jest przyjacielem naszym i tak naprawdę wyznanie grzechu, spowiedź, modlitwa to jest więź z Bogiem jak z najlepszym naszym przyjacielem, do którego ze wszystkim możemy przyjść. Bóg wiedział, że zerwanie owocu będzie takim zerwaniem tej relacji i dlatego ostrzegał człowieka przed zbliżeniem się nawet do drzewa wiadomości dobrego i złego. Wiedział, że to się źle skończy. W Biblii występuje kilka definicji grzechu. Dzisiaj zajmiemy się inną, bo mówimy jedną, dlatego że mówimy o, tej, o tym pierwotnym grzechu, o tym pierwszym grzechu nazwanym również pierworodnym. I to jest właśnie to, o czym mówimy. List do Rzymian, 14, rozdział, wiersz 23, mówi o tym, że cokolwiek nie jest z wiary jest. Grzechem. Ponieważ synonimem wiary jest oprócz przekonania, ufność, ufność do Boga, zaufanie do Boga, więc to właśnie tam w raju nastąpiło. My nie jesteśmy w stanie do końca pojąć, jak to się stało, ale po prostu człowiek przestał ufać Bogu już przez sam akt zerwania tego owocu. Miał dwa autorytety do wyboru i dwa źródła zaufania. Jedno źródło Bóg mówi, jeżeli Zerwiesz ten owoc, to umrzesz. Szatan mówi, nie umrzecie, jeżeli to zrobicie. I człowiek mógł wybrać. Autorytek mógł wybrać to, co mówi Bóg, to, co mówi szatan. No, i rzeczywiście, kiedy szatan przedstawił na kartach pierwszej Morzeszowej w trzecim rozdziale, w wierszu piątym, tę ofertę, jak zerwiesz ten owoc, otworzą ci się oczy, będziesz jak Bóg, to naprawdę było pociągające. Być jak Bóg, zrównać się z Bogiem, posiąść taką wiedzę, wejść w jego kompetencje. Rzeczywiście w skali mikro wydawało się to bardzo pociągające, i stało się po grzechu to samo, co kiedyś zrobił Lucyfer. Również postanowił zrównać się z Bogiem. Tydzień temu mówiliśmy o tej bardzo ważnej zasadzie z Księgi Izajasza, jeden z takich podstawowych, kluczowych tekstów Pisma Świętego, biblijne nauczanie, które mówi, że odpuszczenie grzechów leży tylko w kompetencji Boga. Pamiętacie Państwo Księga Izajasza? Ja, jedynie ja, ze względu na siebie mogę zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. I pierwszy człowiek, czyli Adam, popełnił ten grzech. Popełnił ten, ten grzech polegający na zerwaniu więzi z Bogiem, relacji z Bogiem. I co mówi teraz Pismo Święte? Jakie wyjście z tej sytuacji? W jaki sposób może być ten, w cudzysłowie oczywiście, pierworodny grzech zmazany? Czy poprzez chrzest? Popatrzmy, że w Piśmie Świętym występuje. Nieco inna koncepcja w Piśmie Świętym w liście do Rzymian w rozdziale 4 w, w, w 5. W wierszu 14. Śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. A więc czytamy o Adamie, pierwszym człowieku, że on jest obrazem tego, który miał przyjść. A więc co jest rozwiązaniem problemu tego pierwotnego grzechu? Chrzest zmazuje ten grzech? Pismo Święte mówi, że nie. Z tym grzechem rozprawia się, można powiedzieć, drugi Adam. Następuje przyjście na świat drugiego Adama. Niektórzy zarzucają Bogu, że nie dał człowiekowi drugiej szansy. No właśnie, dał. Przez posłanie na ten świat drugiego Adama, Jezusa Chrystusa. Nawet Pismo Święte mówi, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby przejść przez, przez próby. Takie jak pierwszy człowiek. Inaczej mówiąc, przez przyjście na ten świat w postaci człowieka, mesjasza w osobie Jezusa Chrystusa, został zgładzony grzech. Co więc jest zmazaniem, co jest wymazaniem grzechu pierworodnego? Chrzest. I to chrzest niemowlęcia. I to jeszcze rozumiany jako zbawczy sakrament, dokonany w mocy autorytetu Kościoła, który rozdziela te zbawcze sakramenty. Drodzy Państwo, jeśli wejdziemy w tę, w tę uliczkę, taką teologiczną, to oczywiście bardzo prosto już dojść do kolejnych wniosków, że poza Kościołem nie ma zbawienia że nieprzyjęcie, a właściwie w przypadku niemowląt zaniedbanie przez rodziców tego, tego aktu yy, naraża dziecko na utratę zbawienia, co miało w historii swoje znaczenie, zwłaszcza w czasie, kiedy niemowlęta masowo umierały. Traciły zbawienie. Nawet był taki okres czasu, że wymyślono pewne miejsce, do którego idą dusze niemowląt, yy, które które umarły, a nie zostały ochrzczone. Drodzy Państwo, ale znamy już zasady. Tylko Biblia, Solus, Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia. Na tyle znamy już te zasady studiowania Pisma Świętego, że musimy z tej ślepej uliczki, z tego zauka wyjść i zastanowić się, co mówi na ten temat Biblia. A wiemy już wiele. Chociażby w Ewangelii Jana, w rozdziale czternastym, znajduje się ta zasada, którą, jeśli dobrze pamiętam, przytoczyłem tydzień temu, jeden również z najbardziej znanych tekstów Pisma Świętego, gdzie Pan Jezus wypowiada się jednoznacznie: Nikt nie przychodzi do ojca, tylko przeze mnie. A zatem. Znając te wszystkie zasady, zbawienie jest tylko w Chrystusie, a nie w Kościele, żadnym Kościele. Zbawieni jesteśmy z łaski Bożej, a nie z łaski Kościoła. Zbawieni jesteśmy przez wiarę, która jest Bożym darem dla każdego człowieka, udzielanym bez jakiegokolwiek pośrednictwa. Nikt nie może przyjść do mnie, mówi Jezus Chrystus, tylko, tylko. Do Ojca nikt nie może przyjść tylko przeze mnie. Pismo święte naucza, że wszyscy zgrzeszyliśmy, to jest prawda. Taki jest nasz stan. Psalmista mówi: W grzechu potrzeba mnie matka moja. Z natury jesteśmy dziećmi gniewu. List do Efezjan rozdział drugi wiersz 3. Tak, to prawda, dziedziczymy grzeszną naturę, ponosimy konsekwencje grzechu, ale bardzo ważne, nie ponosimy za ten grzech odpowiedzialności. Pismo Święte mówi, że każdy poniesie winę za swój grzech. To jest księga Ezechiela 18 rozdział wiersz 20. Syn nie poniesie winy za grzech ojca, a ojciec za grzech syna. W świetle chociażby takich tekstów jak te odpada argument za koniecznością chrztu niemowląt. Chrzest nie jest w zrozumieniu Biblii zmazaniem winy Adama i Ewy. Ten grzech został już zmazany przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Oto baranek, który gładzi grzech. To jest bardzo ważne, że to jest w liczbie pojedynczej. Grzech świata. Ten wspólny nam wszystkim grzech, który polega na zerwaniu łączności z Bogiem. Tę lukę pomiędzy, tą przepaść pomiędzy Bogiem a... I człowiekiem wypełnił, też mówiliśmy o tym tydzień temu, Jezus Chrystus, który stoi po środku i już mówiliśmy o tym, że nie ma żadnego innego pośrednika. Jest jeden tylko pośrednik między Bogiem a człowiekiem. A więc baranek gładzi grzech świata. To jest ten, który według drugiego listu do Koryntian, piąty rozdział jest 21, za nas stał się grzechem. I po tym takim teologicznym wprowadzeniu odpowiedzmy na to podstawowe pytanie, czym jest Chrzest i właściwie co to jest chrzest. Udajmy się do Listu do Rzymian, szósty rozdział, wiersz trzeci, gdzie apostoł Paweł zadaje takie pytanie. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa? W śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Już mówiłem, że słowo greckie baptizma lub baptizo oznacza zanurzenie, i to jest bardzo ciekawe, to nie był jakiś termin teologiczny. To był termin funkcjonujący w tamtym czasie, w świeckim życiu, mianowicie używany był przez farbiarzy, którzy farbowali tkaniny. I żeby to. Farbowanie było skuteczne. Wyobraźmy sobie, mamy białą tkaninę, którą chcemy zabarwić w jakiejś czerwonej farbie na przykład. A więc, żeby nie było żadnych białych śladów, żeby to była czysta czerwień, należało tę tkaninę całkowicie zanurzyć, żeby farbowanie było skuteczne. I to jest ciekawe, że, że apostoł Paweł używa tego właśnie farbiarskiego terminu. Na określenie chrztu dosłownie oznacza ten termin zanurzenie. A zatem w liście do Rzymian czytamy, że jesteśmy ochrzczeni w Chrystusa, czyli inaczej zanurzeni. To jest bardzo piękny symbol. Jesteśmy zanurzeni w Chrystusa. Pamiętacie państwo, mówiliśmy o doświadczeniu życia w Jezusie Chrystusie. Żyje we mnie Chrystus, ja żyję w Jezusie Chrystusie. Znowu mamy relację. Chrzest obrazuje Życie człowieka wierzącego z Jezusem i w Chrystusie. A więc mamy na ekranie prawdopodobnie tak, pierwszy punkt. Będzie dziesięć takich punktów, które mówią czym jest Chrzest, jakie jest jego znaczenie. I ten punkt pierwszy to jest więź człowieka wierzącego z Bogiem. To obrazuje Chrzest. Ale ten wiersz trzeci mówi o czymś jeszcze: Ochrzczeni w Chrystusa, śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni. To, że możemy być w Chrystusie, a Jezus może być w nas, możliwe stało się dzięki śmierci Jezusa Chrystusa, dzięki Jego zbawczej ofierze na krzyżu. I to jest to, co mówiłem w wywiadzie jako jedną z najważniejszych rzeczy. Drugie znaczenie to jest przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Przed chwilą powiedziałem, że Jezus stał się dla nas drugim. Adamem. Jego śmierć za grzechy świata była uwieńczeniem jego zwycięskiego, bezgrzecznego życia. Może odczytajmy w całości ten tekst z drugiego listu do Koryntian, piąty rozdział wiersz 21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Wracając więc do listu do Rzymian. Popatrzmy, co jest dalej w wierszu czwartym. Paweł kontynuuje. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę ojca, tak i my nowe życie prowadzili. To jest taki ciekawy obraz chrztu, jako pogrzebu Chrystusa, ale też śmierci człowieka. Dodajmy śmierć starego człowieka, tego człowieka, który żył bez Chrystusa przed chrztem. Przyjęcie zbawienia w Jezusie Chrystusie jest właśnie pogrzebaniem takiego starego człowieka i tutaj aż prosi się, aby zacytować historię Nikodema, tę piękną rozmowę, nocną rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem, gdzie w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w wierszu trzecim Pan Jezus mówi, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Tak nawiązując nawet do pytania, pamiętajmy, Nikodem był Żydem, był faryzeuszem i jako Żyd był człowiekiem obrzezanym i, i, i doskonale obeznanym w teologii ówczesnej. A mimo tego Pan Jezus sugeruje Nikodemowi, że on się jeszcze na nowo nie narodził. A zatem kolejne znaczenie Chrztu to jest nowe narodzenie, które w liście do Rzymian w szóstym rozdziale w wierszu czwartym, zwane jest również zmartwychwstaniem. Zmar tak jak Pan Jezus zmartwychwstał do życia, my z Jezusem Chrystusem powstajemy z tej wody do nowego życia w Jezusie Chrystusie. No, przy okazji można zadać sobie pytanie, w jaki sposób nowo narodzone niemowlę, kilkudniowe czy kilkumiesięczne, może narodzić się na nowo? No ktoś by mógł powiedzieć, Nikodem też tego nie rozumiał, bo zadał pytanie, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary. Ale tutaj wyraźnie, wezwanie do tego nowego narodzenia, inaczej nawrócenia, a tydzień temu mówiliśmy jeszcze o spowiedzi o, o pokucie tej metanoi, przemianie umysłu jest wezwaniem skierowanym do ludzi świadomych, do ludzi dojrzałych, bo tylko człowiek dojrzały może może dokonywać takich procesów i takich decyzji. Wracając jeszcze do rozmowy Jezusa z Nikodemem, w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, w wierszu piątym, czytamy takie słowa Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. A zatem nowo narodzenie, narodzenie z ducha jest... Warunkiem wejścia do Królestwa Bożego. No ktoś powie, a co z tym narodzeniem z wody? Nie chciałbym teraz wchodzić tutaj w szczegóły, bo to jest w ogóle sprawa dyskusyjna, czy to narodzenie z wody w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale to chodzi o chrzest, ale wyjaśnia to najlepiej ewangelista Marek w szesnastym rozdziale w wierszu szesnastym, który brzmi tak. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie... Potępiony. A więc popatrzmy przede wszystkim na to, że Ewangelista łączy chrzest z wiarą, kto uwierzy i ochrzci się. Chrzest jest nieodzownym następstwem tej wiary. Znowu zasada sola fide sola gracja. Ale po drugie, chrzest nie jest warunkiem zbawienia, lecz następstwem zbawienia, dlatego że o ile kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale jak już jest mowa o. Potępieniu, to jest powiedziane, że tylko ten, który nie uwierzy, będzie potępiony. A zatem człowiek, jeśli zostanie potępiony, to nie dlatego, że się nie ochrzcił, ale dlatego, że nie uwierzył. Ale jeśli uwierzy, no to wymagane jest raczej, i, i jest to nawet niewymagane jest to, jak gdyby, takim procesem naturalnym, że ten człowiek postanowi pójść za Jezusem Chrystusem. Przyjąć chrzest. A więc możemy w piątym punkcie sobie zapisać, że chrzest jest skutkiem wiary, skutkiem przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa. Wracając do listu do Rzymian, szóstego rozdziału wiersza czwartego powiedzieliśmy, że w tej symbolice chrztu mamy zarówno śmierć, jak i pogrzeb. Śmierć Jezusa, śmierć starego człowieka. Jezus następnie. Z martwych stał i dlatego wynurzenie z wody jest oznaką zmartwychwstania człowieka, który przyjął Jezusa Chrystusa, powstania do nowego życia. I wiersz piąty teraz dodaje: Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. No i znowu, znowu można byłoby zadać to podobne pytanie, które wraca jak bumerang. Czy niemowlę może podjąć taką decyzję? Decyzję prowadzenia nowego życia. Decyzję niesłużenia już więcej Grzechowi, bo tam jeszcze pominąłem wiersz kolejny, który mówi, że to jest decyzja, że nie będę już więcej służył Grzechowi. Odwracam się od Grzechu, idę w kierunku Boga. To wcale nie oznacza, że jestem istotą bezgrzeszną, ale służę już Bogu, nie służę Grzechowi. Czy niemowlę może to zrobić? Czy niemowlę może zostać uczniem? No przecież wiemy, że do szkoły, przynajmniej w naszym kraju, idzie się w, gdzieś w okolicy 6 siódmego roku życia, a Pan Jezus, tworząc tę słynną formułę chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, zostało to już dzisiaj zacytowane, mówi, idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je, tych, 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 tych uczniów w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam... A więc szósty, kolejny element związany z sztem to jest uczniostwo. Człowiek od tej pory oficjalnie można by było powiedzieć staje się uczniem Jezusa Chrystusa. Gdyby uczniowie Chrystusa nie czynili kolejnych ludzi swoimi uczniami, uczniami Chrystusa, no to nie byłoby oczywiście chrześcijaństwa, nie byłoby kościoła. Inna znana historia, kiedy dostojnik królowej Etiopskiej, królowej Kandaki, dzieje apostolskie, ósmy rozdział, czyta na wozie podczas podróży fragment pisma świętego, to pojawia się jeden z uczniów Jezusa Chrystusa Filip i pyta się go, co czytasz. Tutaj jeden z panów podszedł w przerwie do mnie i... Zadał, zadał pytanie, no co właśnie z tą historią i z tym wyznaniem? To było przecież takie szybkie, prawda? No Pamiętajmy, że ten człowiek był prozelitą, był człowiekiem, który już sympatyzował, można powiedzieć, chociaż z Etiopii, ale sympatyzował z, z wiarą żydowską. Tam nawet jest powiedziane, że on pojechał do Jerozolimy, żeby się modlić. Więc to nie był, Mówiąc językiem dzisiejszym, nie wiem, ateista, czy, czy taki poganin, który nic nie wie o Bogu, miał jakąś wiedzę, czytał Księgę Izajasza, czytał Biblię. No ale z rozmowy wyszło, że on nie rozumiał, co, co, co czytał. No i wtedy Filip wykłada bardzo pięknie to jest opisane w dziejach apostolskich. Dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, 8 rozdział wiersz 35 na podstawie pism Starego Testamentu. Znowu ukłania się kolejna ta zasada, którą już znamy: Solus Chrystus, tylko Chrystus. Świadectwa pisma świętego są świadectwem o Jezusie Chrystusie. Zwiastuje Filip Ewangelię. No i w wierszu 36 czytamy, że przybywają nad jakąś wodę. Eunuch mówi: Oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. To mnie zastanawia, jeżeli coś mnie już zastanawia w, tym, w tej historii, to skąd Filip wiedział. Ta praktyka sztu dopiero zaczęła wchodzić. Skąd wiedział o, tym, o tej potrzebie chrztu? A więc to był człowiek, który naprawdę wiedział bardzo, bardzo dużo. No i odpowiedź Filipa, jeśli wierzysz, popatrzmy, to jest warunek, jeśli wierzysz z całego serca, no to możesz. A zatem mamy kolejne dwa punkty, siódmy i ósmy. Chrzest jest poprzedzony nauczaniem. I wyznaniem wiary. To wyznanie wierze w Jezusa Chrystusa, co wtedy nie było takie oczywiste wśród Żydów, mówiliśmy już o tym jest, jest no, warunkiem, warunkiem chrztu i wyznanie wiary towarzyszy właśnie temu wydarzeniu. Tydzień temu opowiadałem swoją historię. Pamiętacie Państwo, swoją historię spowiedzi, swoją historię modlitwy. I doszliśmy do momentu, kiedy obrzydły mi te papierosy i kiedy, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, to będzie takie może nadużycie, ale w tym momencie sakrament spowiedzi zadziałał. W tym momencie. To była moja relacja z Bogiem. Nikt inny w tym nie brał udziału. I powiedziałem również, że od tego dnia... W moim życiu praktycznie zmieniło się wszystko. To chyba było to, bo nie rozumiałem tego i do dzisiaj tak do końca nie rozumiem tego procesu. To chyba było to, co, co powiedział Nikodem w, w trzecim rozdziale Ewangelii Jana w ósmym wierszu, kiedy. kiedy właściwie nikodem, kiedy powiedział to Pan Jezus, przyrównując działanie Ducha Świętego do, do wiatru. Wiatr wieje, dokąd chcesz, szum Jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Powiem tylko tyle, że trzy dni po tym wydarzeniu udałem się na kolejny wykład, bo jak już wspomniałem, to był taki czas, kiedy poznawałem Pismo Święte, kiedy już prawie dwa lata chodziłem od kościoła do kościoła, ale przede wszystkim czytałem Pismo Święte, miałem wiedzę, ale pamiętacie Państwo, to było wszystko bez modlitwy. Więc trzy dni po tym wydarzeniu udałem się na kolejny wykład prowadzony przez pastora adwentystycznego w, na miasteczku studenckim, w budynku, który istnieje do dzisiaj, który nomen omen nazywa się Babilon. Wykłady były na temat Apokalipsy i tam podszedłem do tego pastora i powiedziałem, podjąłem decyzję. Zdecydowałem się. Pamiętam, że wyszliśmy z tego budynku, wyszliśmy z Babilonu i kontynuowaliśmy tę rozmowę. Pastor był dosyć zdziwiony tą moją deklaracją. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale podjąłem decyzję. I tak, to prawda. Byłem ochrzczony jako niemowlę. Powiedziałem, już nie pamiętam tego wydarzenia. Ale w tym przypadku znowu mogę powiedzieć, że sakrament tego chrztu, mówiąc językiem katolickim, nie zadziałał. No nie zadziałał najwyraźniej, chociaż takie jest nauczanie, ponieważ moje życie nastolatka, moje życie jako młodzieńca już dojrzałego, wtedy miałem 22 lata podczas tej decyzji. Tak naprawdę było życiem bez Boga. Tak, prawda, czytałem te słowa z listu do Efezjan. Jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrzest. Ale czytałem to wszystko, co Państwu dzisiaj przekazuję z Pisma Świętego i już wiedziałem, że tak naprawdę ja nie byłem ochrzczony. Że Chrzest, o którym mówi Biblia. Zanurzenie w Jezusie Chrystusie, w wieku świadomym, w wieku dojrzałym, to jest nauka Słowa yy, Bożego. Ta, ten obrzęd nie miał dla mnie zupełnie, kompletnie żadnego znaczenia. Na wstępie powiedziałem, że Adam i Ewa podjęli decyzję. Podjęli wolną, suwerenną decyzję. To był akt woli. Akurat zły. Wybrali zło. Ale Pan Bóg w Jezusie Chrystusie, jeszcze przed założeniem świata. Również podjął decyzję. To był również akt woli, aby przyjść tutaj jako drugi Adam, aby okupić to swoje przyjście tą straszliwą śmiercią, ofiarą. Ja też podjąłem decyzję wtedy. Ja postanowiłem. Postanowiłem przyjąć dar Bożej łaski, dar wiary. Doświadczyłem w modlitwie i potem w swoim życiu Bożego. Działania. Doświadczyłem słów Piotra z dziejów apostolskich, drugiego rozdziału. To są te słowa zapisane podczas pięćdziesiątnicy, kiedy ludzie usłyszeli wspaniałe kazanie Piotra, wspaniałe świadectwo o Jezusie Chrystusie i zadali to takie dramatyczne pytanie, co my mamy robić? Co mamy czynić, mężowie bracia? I Piotr wtedy powiedział: upamiętajcie się, znamy już ten termin. I niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Kolejny, dziewiąty punkt. Tej uroczystości chrztu, temu obrzędowi, temu faktowi towarzyszy obdarzenie człowieka wierzącego darami Ducha Świętego. Mógłbym znowu wiele opowiadać o sobie. O tym, że byłem człowiekiem strasznie nieśmiałym. Że nie lubiłem... Publicznych wystąpień, że kiedy podchodziłem do tablicy wywołany podczas lekcji, podczas odpytywania, czerwieniłem się i nawet miałem wiedzę w głowie, ale byłem tak zestresowany, że, że otrzymywałem ocenę niedostateczną. I gdyby mi ktoś wtedy powiedział, że będę pastorem, że będę głosił Ewangelię, że będę występował publicznie, że ktoś mnie będzie nagrywał i to jeszcze gdzieś będzie puszczone, to bym po prostu nie uwierzył. Tak to działa. To rzeczywiście działa. Chrzest oprócz wyznania wiary, zawarcia z Chrystusem przymierza, rozpoczęcia z Nim nowej drogi życia, był dla mnie, i to jest ostatni punkt, jednocześnie wejściem w społeczność Kościoła, który tę Ewangelię głosi. List do Koryntian. 12 rozdział, 13 mówi w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Cały ten rozdział mówi o ciele jako, jako kościele, przyrównuje kościół do ciała. Gdy po tym porównaniu działania w życiu człowieka, porównania działania Ducha Świętego do, do wiatru, wspomniany już Nikodem Ewangelii Jana w trzecim rozdziale Zadał Panu Jezusowi to samo pytanie, które ja zadawałem: Jak to się stać może? Jak to jest w ogóle możliwe? To Pan Jezus w wierszu 14 odpowiedział, jak Mojżesz wywyższył wełża na Pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Nie wchodząc już w historię o Mojżeszu, ta odpowiedź na pytanie, jak to się stać może, brzmi następująco: musi być wywyższony w Twoim życiu Syn Człowieczy. Jezus Chrystus. Wywyższenie w moim życiu Jezusa Chrystusa. Tylko Jezus Chrystus, bo tylko w nim jest zbawienie. Tylko wiara. Dojrzały, świadomy, przemyślany wybór poprzedzony doświadczeniami z Bogiem, dokonany przez człowieka w odpowiedzi na Boże wezwanie, w odpowiedzi na Bożą łaskę, na Boże działanie. I chrzest w imieniu Ojca. I Syna, i Ducha Świętego, jako akt woli człowieka wierzącego. Niczym ślub, często takie porównanie zakochanej pary, które, który został przecież poprzedzony przynajmniej w naszej kulturze zapoznaniem się, byciem ze sobą, zaufaniem, przede wszystkim miłością. Wejście z Bogiem, tak oficjalnie poprzez publiczne wyznanie wiary, w szczególny rodzaj wiełzi, wiełzi na całe życie i rozpoczęcie służby, rozpoczęcie misji, rozpoczęcie bycia reprezentantem Jezusa Chrystusa i głoszeniem Jego cnót. To jest właśnie znaczenie chrztu. Poznaliście państwo dziesięć, pewnie jest ich jeszcze więcej, znaczeń, Jakie pismo święte przypisuje temu właśnie, używam słowa, obrzędowi, nie sakramentowi? Zupełnie inna teologia, zupełnie inne podstawy, zupełnie inna Ewangelia. Tak jak Adam i Ewa w raju, mamy dzisiaj do wyboru, czy wybrać to, co mówi pismo święte, czy to, co mówią ludzkie koncepcje, ludzkie tradycje. Ciekawe. Zmieniające się na przestrzeni wieku. Ale pytanie, czy biblijne, czy zgodne z tym, co w tym ostatnim słowie Jezus Chrystus wypowiedział do nas. Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je wszystkiego, co Wam przekazałem. Yeah. you.